postanowiłem prześledzić kwestię jednego bardzo znanego pistoletu, a mianowicie berety. Halo? Tak? Z Koców? Tak. Berety? Robicie? Polkap. Berety? Tak. No, proszę pani, Józef Kwapisz z tej strony dzwoni, Ogonówka, z Ogonówki dzwonię. Ja pana połączę z magazynem, z Piotrkiem tym. Dobra. Halo? Magazyn? Tak. Z panem Piotrem mówię? Momencik. Magazyn, słucham. Z panem Piotrem mówię? Słucham pana. Józef Kwapisz z tej strony z Ogonówki dzwonię, nie? Bo u was są te berety, nie? No są. Proszę pana, jest taka kwestia, mam tego dosyć, nie? Przepraszam, zdenerwowany jestem, żeby mi dali kontakt do pana, ma pan to załatwi, nie? Proszę pana, jaka kwestia jest? Proszę pana, mam tu takie zadrażnienia z sąsiadem, nie? Kretynem jestem, proszę pana, jakby pan na niego popatrzył w te oczy, to od razu, proszę pana, cała ta inteligencja wychodzi, wie pan, no? W tych kaprawych oczyskach jego, nie? Ale o czym to wszystko mówi? Widać po prostu po tym ryju piegowacym, proszę pana. Ale o czym pan mówi? Kostropatym. Przepraszam, bo się zdenerwowałem, bo proszę pana, na podwórze wysiedłem, nie? Patrzę, proszę pana, wiesz pan, co on mi zrobił? Przybił mi, proszę pana, motorower do drzwi od kurnika. I farbą olejną Greenpeace napisał. Pan, z panem Piotrem w sprawie beret. No ale to po co te wszystkie żale? Ja mogę z panem mówić na temat handlu tym beretem i nic więcej. Dobra. Konkretnie, no nie? Okej, proszę pana, kaliber jaki? Jest, zezwolenie muszę mieć, co muszę mieć i tak dalej, nie? Ale kim pan jest? Rolnik, Józef Kwapisz. Zezwolenie... Gdzie pan handluje? Rozmawiałem z komendantem już, zezwolenie zostanie. Gdzie pan handluje tym beretem? Ja nie chcę halować, chcę kupić jeden. Ile? Jedną sztukę? Jedną, znaczy nie, tak. Tylko jaki to jest kaliber, ile tam pocisków wchodzi i czy to jest gazowe, tylko czy na kule. A jaki kaliber i ile pocisków? No normalnie, nie? Proszę pana, bo ja mam dosyć tego. Po prostu następny raz mi wejdzie na podwórze, to ja po prostu wyciągam, proszę pana, z kabury, i mu te berety, proszę pana, między te kaprawe oczy mu wsadzę, rozumie ale pan? Ale co to jest, jak mi pan wytłumaczy, o co chodzi? No mówię panu, sąsiad. Który sąsiad? Albin Kolano się nazywa. Albin, jeszcze to imię. Coś pana śmieci? Mnie też śmieciło do pewnego czasu, teraz mnie denerwuje, proszę pana, bo to jest stary komuch oczywiście. Wiesz pan, że startował jeszcze na Radniego u nas. Naprawdę, ja nie jestem w stanie sensownie prowadzić z panem rozmowy, przykro mi bardzo. No zaraz, chwileczkę, dobrze, nie, bo ja jestem zdenerwowany, widzę, że pan nie rozumie. Do widzenia pan. Proszę pana, chwileczkę, dobrze, do konkretów przejdźmy, już, spokojnie. Nie mam czasu, proszę pana, dobrze, pan mi powie jakaś cena. Ale źle, czego do jasny niepodległej? No jednej berety. Jednego beretu? Zaraz, to jest ta bereta się mówi, nie? A jaka bereta? Mówi pan o pistolecie? No przecież cały czas o tym mówię. A kto panu powiedział, że ja sprzedaję pistolety? Znajomy. A jak się nazywa ten znajomy? Krzysztof. Przykro mi bardzo, ale trafił pan pod zły adres. A ty nie handlujesz beretami? My handlujemy beretem na głowę, nakryciem głowy. To co on mnie powiedział? No to jasny anielki. Przepraszam pana w tym momencie bardzo. No bo on więc u mnie znowu skrzyżek nie powiedział, weź stary kup sobie beretę, wstaniesz temu gościowi między oczy i się nareszcie odczepi od ciebie. Więc ja dzwonię, pytam się normalnie, kaliber, wszystko i tak dalej. Teraz się nie dziwię, że się pan śmieje. Mi pan niesamowitego ubawu. No proszę uprzejmie, facet miał ubaw, a ja dalej pozostawałem bez broni. I pomyślałem sobie tak, i gdzie ja w tej chwili dostanę jakąś ładną beretę?